Cześć! Jeżeli wybierasz się na swój pierwszy trening z akrobatyki powietrznej, mam dla Ciebie kilka wskazówek, jak się do niego odpowiednio przygotować. Najważniejszy jest odpowiedni ubiór. Pamiętaj o tym, by spakować ze sobą długie leginsy, które będą zakrywały obszar pod kolanem. Drugi punkt to jest koszulka. Powinna ona być na tyle długa, by móc ją wciągnąć w leginsy. Jeżeli chcesz, możesz również spakować ze sobą wody, ale pamiętaj, że muszą być i tak leginsy założone na lub pod body. Nie polecam zakładać rajstop, ponieważ w akrobatyce powietrznej ćwiczymy na boso. Jeżeli chcesz, możesz spakować również skarpetki antypoślizgowe. Przygotowaliśmy dla Was program nauczania akrobatyki powietrznej na kole, szarfie oraz hamaku. Podczas treningu będziemy pracować nad obręczą barkową, mięśniami brzucha oraz poprawiać elastyczność ciała. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do kategorii wiekowej. Rodziców bez obaw. Podczas trwania zajęć masz możliwość obserwacji całego treningu zza witryny i dopingowania w stawianiu pierwszych kroków. Czy znasz już nakrywkę oraz człowieczka na księżycu? Jeśli to Twoje pierwsze zajęcia, wszystko przed nami. Osoby kontynuujące, nie martwcie się, dla Was przygotowaliśmy bardziej zaawansowane elementy.